Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jednak widzimy w drugim odcinku z serii do FC25, w której będziemy grywać wszystko. Będziemy grywać wszystko. Ultimate Team, że zagramy, ale widzę, no ja muszę nagrać drugi odcinek z tej oto karierki. Bo to będzie karierka do końca jakby września, więc musimy trochę ją pograć też oczywiście, więc trochę będzie w tym odcinku. Nie wiem, jak tam się przyjął pierwszy odcinek, bo ja go wrzuciłem chyba już. Nie pamiętam, bo już tak zasnąłem, ale wiem, że on na pewno się wrzuca, więc powinien na YouTubie być. Po odcinku tym sprawdzę, czy on tam coś zyskał fajnego, czy jednak klapa. Ale nie ma, że drugi odcinek z serii do FC25. Ja widziałem już rzeczy, które są w nowej FIFA i powiem wam szczerze, że FIFA może być ciekawa, ale w praktyce może być to wielka kraksa. Oczywiście zobaczymy, no bo nowości są takie fajne. Tam ma być tryb rush, tryb karierki i podobno będzie to jakby kariera juniorska bardziej rozwinięta. Szkółka juniorów, gdzie może to będą chyba te turnieje takie młodzieżowe. Coś tam czytałem, ale no zobaczymy, że to będzie wpływało podobno na, jakby wiecie, największy potencjał zawodników. No będę to wszystko sprawdzał. Moi drodzy, mamy taki oto skład Gironą. Wiem, że Girona też przecież ma swojego przedstawiciela właśnie przede wszystkim przecież od City Group i dlatego wziąłem sobie w tej karierce dużą ilość kasy. Przede wszystkim kupiłem Neuera do tej Girony. Kupiłem właśnie Messiego. Od razu kupiłem, żeby było ciekawiej. Plus kupiłem Benzemę, więc teraz robimy składzik z tego. Mamy trzech dobrych zawodników i no kurczę pieczone, no może nam dać. Więc przestanowiłem sobie od razu pierwszy mecz. Nie, myślę, że nie będziemy grali tych meczów, bo to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu będziemy tak grali. Dowbik zostanie oczywiście na sprzedanie, bo nie będę go potrzebował zbytnio. Na troszeczkę tak jakaś środki zgarniemy za niego. A mamy Benzemę, który myślę, że i tak pogra troszeczkę ilość meczów, więc na spokojnie pewnie pogra. Ale nieważne, lecimy, my to tak szybko pójdziemy to do planu treningowego. Na razie ustawmy sobie wszystko, o coś w tym stylu. Znaczy są wszyscy wypoczęci, ale myślę, że zrównoważony damy wypoczęty całą jedenastkę zrobimy, żeby już trochę odpoczęli. Tak samo Dobyk, w sumie tam też może odpocząć na zrównoważony. Tak samo zrównoważony temu damy. Na razie to wszyscy mają, więc spoko. Mamy na koncie jeszcze 163 miliony jakoś zielone, więc możemy to jeszcze wykorzystać. Finanse mamy takie, że wydaliśmy już 83 miliony, zarobiliśmy już 100 milionów na czymś, na transferze jednym ogólnie, no też na towarach klubowych, więc też to jest jakiś tam dobry budżet. Zobaczmy, jaki mamy w ogóle potencjał z zadaniami, co musimy zrobić przede wszystkim. Zarząd, wiadomo, wszystko niskie. I teraz tak, kręcek na liczby, i czemu oni są obrońcy? To jest dla mnie bez sensu. Takie mamy sytuacje. Ekspozycja ma uzyskać serię 5 w tym sukcesy krajowy. Zakwalifikuj się do UEFA Champions League. No to kurwa będzie ciekawie, nie? Czemu do Champions League? To jest bez sensu. Ale no cóż. Dobra. Sukces krajowy, to nie mamy jakiś ten zbytnio dobry, więc jest dobrze. No i to teraz przesunęliśmy sobie pierwszy mecz, mamy teraz sierpień aktualnie. To miesięczny raport, nowy plan treningowy, nagrody, bla 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 bla. No więc wiecie o co chodzi. Lecimy dalej. Pierwszy mecz przesunęliśmy sobie z Realem Sociedad. I myślę, że kupimy kolejnego zawodnika, którego chyba chciałem kupić wcześniej, ale coś mi się nie pykło. Ale zanim to przestanowimy, oczywiście pierwszy meczik. O, mamy już jeden transfer. Milion możemy zarobić. Milion to taki bezsens, nie? Ale lepsze to niż nic. Jakobiszwili, kurczę. Mamy tutaj jednego bramkarza w Barcelonie. Taki węgierski, chyba nie wiem, nieważne. Dobra, rozważę twoją prośbę. Nie tak nie będziesz grał, więc. Nie wiem, czy go WD na sprzedanie go w ogóle dają. Podać. Nikt się nie zgłosił po Artema Dowbyka. No nikt się nie zgłosił. Niesamowite, kurczę, niesamowite. Dobra, no to lecimy. Ja ogólnie w ogóle wróciłem już do Polski aktualnie. Jestem już aktualnie w Polsce. Wreszcie wróciłem do swojego domu po tych wakacjach, więc mogę nagrać troszeczkę odcinków do wtorku. Ja już zakończyłem ogólnie serię, no ani nie mam tego mówił, bo to jest na mój drugi kanał wszystko, więc wiecie. Ale jestem w Polsce, wróciłem w ogóle w tamtą niedzielę. 21 lipca, ja nagrywam to w czwartek, więc nie, w piątek nagrywam, więc no, więc już wróciłem, dalej będę nagrywać odcinki, więc jest ciekawiej, ale no, szybka symulacja, 1-1, kurczę pieczony, no nieźle, też i tak Messi strzelił, tak jeszcze wam powiem, że ten, no, nie wiem co ja bym powiedzieć, no już nieważne, dobra, lecimy dalej, dobra, możemy zrobić jeszcze jeden transfer po tym pierwszym meczu, myślę. Lista rzeczy mam jakichś tam zawodników, bo w poprzednim odcinku dawałem kogoś, więc zobaczymy, kogo mogę wziąć. No wiadomo, no Cristiano Ronaldo chciałem też chyba nie proponowałem mu kontraktu. A, temu proponowałem.
Kurczę, no ten byłby ciekawy transfer, coś on czuje, ale trzeba będzie chciał zmienić zielony transfer, to nie, że wiadomo, są te drużyny, które są i tak biorą nas, więc wiem, że brałem, no was, spróbujemy może Neymara, o Jezus, on jest jeszcze większy, a tak samo Christopher Nkunku, ja pierdolę. Kurczę, no jego bym wziął, powiecie, spróbujemy zrobić. Myślę, że to będzie dobry, ciekawy transfer, gdzieś go tam damy na pewno, więc teraz zaproponujmy transfer. Zaoferuj. Kurczę, no się też może mieć niski budżet. No tak, damy za niego 40. Nie, no myśmy mieli 100 milionów, ale wydaje mi się, że i tak dadzą większą ofertę. Damy za niego 78. No błagam. No czyli nic z tego. No dobra, czyli no nie na mojego musimy wziąć na 100 milionów bardziej, więc to nam się nie opyla zbytnio. No, szkoda. Ale Darwin Nunes byłby już ciekawym transferem. Jest to tak samo warty jak ten. A to się może rozwinąć Darwin Nunes, więc zaproponujemy Darwinowi Nunesowi trochę kontrakt. Może się da jemu zaproponować. Damy za niego 56 milionów. No błagam, zgódź się, śmiej się. Dobra, bierzemy. Nie ma co się tutaj się kontraktować. Zlecimy jego kontrakt. O, nawet pensję nad małą chce. Co jest? To jest coś zajebiste w tej Gironie. Ciekawe, czy damy mu i tak mu wysoką kwotę. Damy mu. Ważne, spróbujemy mu dać. Kluczowy, mi to pasuje. No i damy mu 80 tysięcy. To jak to przejdzie, to damy mu jeszcze 500 tysięcy. Dał radę, co jest widzowie? Wiecie, panie, gracie widzę w słabszym klubie, to wtedy możecie mu pensję dać niższą oczywiście. Jeśli gracie więcej 500, wiadomo, wtedy to działa inaczej, więc to jest i tak super funkcja. Bo tak to działa też w FIKE, nie? Że pensje i tak biorą niższą oni. Zależy od zawodnika chyba też, nie wiem. Mamy kontrakt Darwina Nuneza, no i daram, no, możemy go dać. Nie jest taki to dobry, ciekawy transfer, myślę. Ale gdzie go tam wklepiemy do składu, więc jest git. Mamy już zarobiony jeden budżet, więc jest git, chyba nikogo nie kupujemy. Myślę, że zakończymy na tym okienko transferowe. No i tak, no, możemy go dać tutaj w tym momencie. Myślę, że zmienimy może formację na trzech z przodu, myślę, że mogę dać. O, coś w tym stylu, że to nie było coś takiego, że to było coś takiego. O. No i teraz dajemy oczywiście. Ja trochę to się padaję tym składem. Myślę, że tego bramkarza mogę tutaj dać bardziej. Kogo tu jeszcze mogę dać? Mamy tak słaby składzik, więc jakoś tu dużo nie zrobimy. Daily Blind. Coś w tym stylu. Dobra, mamy taki składzik, tutaj i tak nic nie wykombinujemy w tym momencie, więc jest git. I tak. Więc spoko. Damy mu jeszcze. Wysoki, może zrównoważony. Mamy wszystko. Dobra. Mamy drugi meczek z Getafem. Nie będziesz grał, człowieku. Nie? Będzie mi patrzeć na mnie. No cóż, drugi meczek. Jeden mamy remis, jest to dobry znak. Że jakąś zieloną możemy zrobić naprawdę wiele. Mamy teraz transfer Davida Lopeza, ale to mi nic nie da zbytnio. Myślę, że na pewno będziemy dużo zrobić na szkółce juniorów i to musimy na pewno rozwinąć. To rozwiniemy dopiero w kolejnym odcinku, więc też to będzie ciekawie. To rozwinąć. Lecimy. Tak, przejdźmy do meczu. Jakiś może mecz też możemy zagrać, ale to nie będzie miało sensu żadnego, więc wiecie, nie będę grał zbytnio dużo meczów. Ale dobra, gramy i 3 do 1 już idą na Darwin, jest Messi i to jeszcze nie Messi. No tutaj. Myślę, że nie ma znaczenia, mamy dobry składzik, kurczę, no jestem zadowolony.
z tego oto sytuacji. Darwin jeszcze, więc jest to dobry transfer. Kurczę, pieczony. Teraz z Real Barcelona zremisowała. Pierwszy. Mamy 4 punkty, więc jest to dobry znak. Mamy aktualnie trzecie miejsce. To też nic nie musiał zrobić. A nie, wygrali meczyk. Ja no, powiadałam, że oni mogli tam być, mieć bycie, mogli mieć przerwę jakąś w meczu, więc wiecie. Teraz Sevilla. Sevilla. Beta transferu Almeida. Tych słabych możemy posprzedawać, niektórych powinno, nie będą kompletnie potrzebni, tak? Więc ja niektórych tutaj posprzedaję. To mogę dać większą kwotę, ale trudno już się mówi. Kolejny meczyk. Zielona, przejdźmy do meczu. Wszyscy symulujemy sobie kolejny meczyk. I tak na zewnątrz może będziemy grać. Raz tak, tutaj był, oczywiście był remis, Miguel strzelił. Jest to i tak dobry znak, że to jest remis, to naprawdę. Na zmianę będziemy oczywiście też grali mecze, żeby też było ciekawiej oczywiście, żeby mi się też to nie znudziło, symulowanie, bo ja nie lubię dużo symulować, więc wiecie. Na razie mamy 5 punktów, więc jest to zły znak trochę, zobaczymy, może Las Palmas trochę odrobimy. Dobra, jeden odchodzi, Iker Almena, więc też będziemy powoli tutaj ten budżet. Musimy na pewno na młodziakach przetestować to wszystko, na młodziakach. Myślę, że na młodziakach możemy dużo zarobić. A zieloną zrobimy taki skład, taki mocny, że jest taki kupowany ze zawodników, a nie ze samych juniorów. To nie będzie miało kompletnie sensu i tak w tej karierce. Na to nie mam kompletnie na to czasu. Zrobimy to wszystko w FIFA 25, więc tam wszystko będziemy robić. Ale podróżnie możemy tutaj robić, to nic mi nie zmienia. 500 milionów, żeby tutaj było. Znaczy, jeżeli mi chodzi mi 1,5 miliona. O, na elegancko. Teraz pominiemy to okienko, pierdolę. Bo tak tutaj nikogo nie kupia. Nie wiem, czy to też to psuje w jakimś stopniu, też ten, ale no trudno. Znaczy, gramy i tak w sumie same mecze towarzyskie. Czy gramy te mecze tylko ligowe i wiecie, to nie mamy jakiegoś tym dużego tego terminarzu. Kolejny meczek. Czy tutaj możemy wygrać? Zobaczymy. 3-0 zielony. Nie wiem, dlaczego jest ta Sanimisa. Kurczę. Blind. Portu strzelił. Ale czy strzelił ktoś jeszcze? Benzema strzelił. Jest dobry znaczek. Mamy dobry znaczek Messi. Mamy dobrych zawodników. To mi się podoba. Jest dobrze. Więc zajebiście. Mamy już 8 punktów. Trzecie miejsce. 2 na 2 remisowe rzeczy. Valencia ma 10 punktów. Real słabiutko sobie radzi w tym sezonie nadal. Znaczy, no, mają 2 na 1, ale jeszcze mają jeden mecz w plecy. No to nie tak źle jeszcze, dobra. Lecimy. Artem Dovb. No i mamy już pierwsze pieniążki. Dobra, mamy już pierwsze pieniążki od Leverkusen. I musimy za niego wziąć minimum 48, otrzyma klauzulę odstępnego, ale myślę, że i tak nikt go nie weźmie. Więc ja myślę, że negocjujemy do 50 milionów równe. I wtedy zarobimy troszeczkę pieniążków za Artema Dovbyka. 50 milionów równe damy za niego. To jest dobra propozycja dla mnie. No nie. Czyli no nie mogę zapłacić 3 miliony więcej, ponieważ ma nie warty więcej. Nie? Zresztą maksymalnie milionów mogę dać, ale daję 50 milionów, może się zgodzą, ale nie. Oni mają mało pieniążków. Leverkusen, więc nic z tego nie będzie. Kolejny meczek z Granadą. O, Portugalia, USA. Możemy też prowadzić taki klub, ale to nie wiem, czy jest jakiś sens na selekcjonerem być. Kolejny meczek gramy z Gironą. I czy wygramy? Kurwa, no remis z Granadą. Ja nie wiem, to jest takie dodupne, ale no cóż, Piotr Piątkowski strzelił i Herrera, więc uratował nasz honor. Granada remis. No, to będzie ciekawy sezon. No, może być tak, że będziemy mieli same remisy i to nam dużo nie pomoże. Mallorca teraz. Także mamy piąte miejsce. 9 punktów. Jest to dobry znak. Ostatni meczek dzisiaj pominiemy i dzisiaj zakończymy ten żywot odcinkowy. I 4-0. Ojej, ale to mamy dobry skład. Darwin, Cyganko, Benzema, Jankoto. Czekaj. No i cóż, to byłoby na tyle tego odcinka, taki krótki odcinek. W następnym odcinku zagramy meczek już prawdziwy, Villarrealem. Będziemy grali, więc byli to też mega ciekawi. Na zmianę będziemy to wszystko robić, mamy 3 na 3
Nie tak źle. No, ale my co, widzimy się w kolejnym odcinku z tej etosy. Może w następnym odcinku zagramy Ultimate Team albo coś innego. Zobaczymy, co wymyślę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki. Jo.